Dzień dobry, Barbara Szeligowska, witam w programie Gości Dnia w telewizji Wałbrzych. Dzisiaj przyszła do nas pani Małgorzata Staniewska z działu świadczeń rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, którą witam serdecznie. Dzień Dzień dobry dobry. pani Małgorzato. No i cóż, zbliża się gorący okres dla MOPS-u, bo oto doszła nam nowa grupa świadczeniobiorców, czyli pierwsze dziecko w rodzinach. Od kiedy ten dodatek dla rodzin będzie obowiązywał? Tak, od 1 lipca zaczyna się okres składania wniosków na nowy okres świadczeniowy. Wnioski będą przyjmowane właśnie 1 lipca przez internet, czyli przez te kanały elektroniczne. Dostępne będą za pomocą systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Empatia, za pomocą platformy usług elektronicznych ZUS-owskiej i przez banki. Wszystkie banki w Polsce, które mają kanał internetowy, udostępniają No już również chyba nie ma banku możliwość bez kanału składania internetowego. wnioski na 500 plus przez internet. Proszę pani, ale czy wystarczy złożyć wniosek przez internet? Czy będzie taki moment, że osoba, która ubiega się o to świadczenie, będzie musiała przyjść do was, jakiś złożyć podpis, pokazać się? Jak to wygląda tak praktycznie, powiedzmy? Jeśli cały wniosek będzie wypełniony prawidłowo, czyli będzie zawierał skład rodziny, będą zaznaczone wszystkie punkty wymagane w tym wniosku, jest to taka instrukcja na stronach banku czy na stronie ministerstwa. Jest tam pokazany krok po kroku, jak należy ten wniosek wypełnić. Jednakże zdarza się, że ktoś czegoś nie zaznaczy, jakiegoś oczywiście zapomni, kwadraciku nie przy odznaczy. Oczy. Wówczas my będziemy prosić jednak, żeby ta osoba nas się przyszła, zjawiła, ten wniosek poprawiła. Ewentualnie, gdy nie będzie takiej możliwości, może wniosek drugi raz wysłać, już zaznaczając prawidłowo wszystkie te funkcje. Jak wygląda taki wniosek? Jakie tam informacje trzeba złożyć? Czy są tam te informacje tak zwane wrażliwe, czy nie ma tam na przykład informacji o dochodach? Bo chyba nie jest wymagana, prawda? W tej chwili od 1 lipca już nie będzie takiej informacji wymaganej. We wniosku będziemy tylko wpisywać dane swoich dzieci. Myślę, że to wszystko, tak? Tam jeszcze będzie informacja odnośnie, czy jeden z rodziców dziecka pracuje lub przebywa za granicą. Jeżeli taka sytuacja nastąpi, wówczas organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest wojewoda dolnośląski, dlatego bardzo ważne jest, żeby zaznaczyć prawidłowo, no i wówczas wpisać, gdzie ten rodzic dziecka pracuje, w jakim kraju. Mówimy o krajach Unii Europejskiej, tak? Jeżeli przebywa w innym kraju poza Unią Europejską, wówczas nie ma takiego obowiązku zgłaszania tego. A, bo tam nie dostaje i tak zasiłku, tak, prawda? Natomiast wszystkie kraje Unii Europejskiej to jest wymóg, żeby to było zaznaczone prawidłowo. No wówczas wtedy będą potrzebne inne dokumenty, więcej tych dokumentów, no ale to już będziemy indywidualnie rozpatrywać takie wnioski. Właśnie, który z punktów tego wniosku wymaga jakichś dodatkowych dokumentów i zaświadczeń? Bo generalnie taki wniosek to jest oświadczenie, prawda? Które ktoś wypełnia i urząd to po prostu przyjmuje. Ale być może są potrzebne, nie wiem, akt urodzenia dziecka albo tego typu rzeczy. Jakie dokumenty oprócz wniosku są potrzebne do uzyskania tego świadczenia? W tej chwili na szczęście bardzo mało tych dokumentów jest, ponieważ my od 2016 roku mamy dostęp do elektronicznej bazy danych, mamy dostęp do rejestru PESEL, także my wszystko wiemy, tak? Możemy sprawdzić, czy to dziecko na pewno jest dzieckiem tego tej rodzica, osoby, który składa wniosek. Także no my praktycznie teraz od 1 lipca no żadne dodatkowe dokumenty z wyjątkiem tej pracy za granicą nie będą potrzebne. Jeszcze w przypadku, gdy rodzice sprawują opiekę naprzemiennie nad dzieckiem, czyli porównywalną ilość czasu dziecko przebywa u mamy i u taty, jest to sądownie zasądzone, wówczas taki dokument będziemy potrzebować, czyli taki wyrok sądu, ugodę przed mediatorem zawartą. W takiej sytuacji również obydwoje rodzice otrzymają świadczenie, ale po połowie, czyli po 250 zł. Aha, czyli zł. To już wtedy się dzieli i po 250 tak, zł tak. dla każdego rodzica, jeśli rzeczywiście opiekują się tym dzieckiem i na to już trzeba będzie mieć coś na papierze. Tak. Tak. Natomiast, a jeśli chodzi o właśnie, jeszcze wracając do tej pracy za granicą, jakie to jest zaświadczenie? Kto takie zaświadczenie wydaje? Jak je uzyskać? Bo być może ktoś nie będzie wiedział. Są druki oświadczeń, które są składane pod odpowiedzialnością karną i rodzic wypełnia wówczas, że ten drugi rodzic pracuje w takim i takim kraju, u takiego i takiego pracodawcy od tej i od tej daty.
Prosimy również o jakiś meldunek tego rodzica, może być oświadczenie, gdzie zamieszkuje, pod jakim adresem. Również jeżeli posiada jakiś numer identyfikacyjny zagraniczny, tak jak u nas jest PESEL czy NIP, to również prosimy, wówczas łatwiej jest no, zweryfikować to później w wojewodzie. Rozumiem, ale to jest tak, że jeśli ktoś pracuje za granicą, to wtedy osoba pozostająca w Polsce nie otrzyma tego świadczenia, czy to jest niezależne od tego, że ktoś pracuje za granicą? Jakie tutaj są zasady? Może się zdarzyć, że ktoś nie otrzyma tego świadczenia. Przede wszystkim badana jest aktywność zawodowa obydwojga rodziców. Jeżeli rodzic pozostający w Polsce z dziećmi nie pracuje zawodowo w Polsce, wówczas krajem pierwszym i właściwym do wypłaty świadczeń jest zagranica. Jeżeli rodzic dziecka pracuje w Polsce, a drugi za granicą i dziecko przebywa z tym rodzicem w Polsce, wówczas pierwszym krajem do wypłaty świadczeń jest Polska. Jeżeli okaże się, że świadczenia za granicą są niższe niż te w Polsce, to wówczas wojewoda ustali decyzję o dodatku dyferencyjnym, czyli będzie różnicował kwoty świadczeń, czyli jakby Takie wyrównanie jakby, wyrówna, tak? tak, Do wyrówna tej kwoty kwoty do tej kwoty 500 polskich złotych. świadczeń, tak. Natomiast jeżeli się okaże, że w Polsce nie przysługują świadczenia w ogóle, wówczas świadczenia będą, wniosek zostanie przekazany przez wojewodę do instytucji zagranicznej i stamtąd będą realizowane wypłaty świadczeń rodzinnych z zagranicy. Może być też tak, że za granicą świadczenia są niższe niż w Polsce. Oj, Rzadko, no ale wątpię, zdarza się wątpię. czasami. Bo się sumuje wszystkie świadczenia, nie tylko 500 plus, ale też zasiłki rodzinne na dziecko, na które można było pobierać. Wówczas wtedy ta zagranica wypłaca różnicę świadczeń, tak? No to takie są A już. proszę powiedzieć takie przypadki, że no jeżeli ktoś jedzie sobie za granicę i pracuje tam na czarno, nie wiem, zrywa te pomidory czy jakieś inne wykonuje prace, nie zgłasza tego, to czy to się udaje, czy to raczej pani odradza takie postępowanie? Znaczy, raczej odradzam, tak? Bo to Generalnie, się może wydać tak, prędzej czy świadczenia później. będą przysługiwać, jeżeli ktoś przebywa na terytorium Rzeczypospolitej, tak? Obywatelom polskim, również innym osobom, jeżeli spełniają te warunki. Natomiast no, jest warunek przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, także odradzam również próby, no, ktoś mieszka na stałe z rodziną za granicą i będzie próbował wysłać coś na te wnioski do Polski jednak. No to No takie rzeczy właśnie, wychodzą, przez tak? internet Bo to nie często się zdarza, jest. że jednak ta instytucja zagraniczna wysyła też zapytania, czy ktoś jest w Polsce, czy pobiera świadczenia w Polsce. Może się okazać, że no, może się okazać, że po Że prostu to ma jest do zwrotu że świadczenia, to tak? wszystko Że ściema i po prostu tak. takie A rzeczy. mówię, a kłamstwo ma A krótkie wtedy trzeba nogi, oddać, tak, prawda? trzeba Wtedy trzeba zwrócić, tak. oddać i już nie Tak, jest no to tak wtedy się wesoło. odsetki nalicza. Dlatego mówię, kłamstwo ma krótkie nogi i takie rzeczy wychodzą, prędzej Tak, w czy tej chwili już później jesteśmy jednak. pod taką kontrolą wszyscy, Tak. że tutaj po prostu takie wybiegi to są na krótko My skuteczne. również sprawdzamy osoby w bazie NFZ, tak? Czyli czy ktoś ma ubezpieczenie w Polsce. Jeżeli nie ma ubezpieczenia w Polsce, no to mamy już No właśnie, to podejrzenie, już że może jest nie być tak. tej Już osoby, jest tak? pierwsze, tak, pierwszy Wówczas też sygnał. dzwonimy, wysyłamy wezwania jednak o tą informację, czy na pewno nie pracuje, czy przebywa w Polsce. Zdarza się, że te nasze pisma wracają, czyli już wiemy wtedy, No że tak, to taka już osoba nie tak. ma. Ktoś tam Wtedy sobie wniosku nie pokombinował. rozpatrujemy, tak? Oczywiście. Państwo już macie orientację, jak wielu wnioskodawców jest w Wałbrzychu. Już sobie to jakoś policzyliście. W tej chwili I żeby wiedzieć, czego się spodziewać, jakiego tłoku. świadczenie pobiera w Wałbrzychu 7700 dzieci, tak? Spodziewamy się no, troszkę więcej jak drugie tyle, czyli jeszcze tak 8 tysięcy ponad troszeczkę. Także no, z 15 tysięcy osób złoży wnioski, może nie osób, może 15 tysięcy dzieci otrzyma to świadczenie. Rodzin troszeczkę mniej, bo wiadomo, że czasami No w rodzinie tak. jest kilkoro dzieci, dlatego. A czy to wymaga, nie wiem, pracy po godzinach, dodatkowych pracowników, czy po prostu no, radzicie sobie w ramach swoich godzin pracy, jak to wygląda? W tym roku będzie troszeczkę inaczej, może troszkę łatwiej, dlatego że nie będziemy w sprawie 500 plus wydawać decyzji administracyjnej, tylko taką informację. Nie będziemy tego wysyłać, Aha, no tak, bo to są tysiące otrzymają wszyscy przesyłek. informacje na adres mailowy, z którego wynikać będzie, że świadczenie jest przyznane na taki okres, na to dziecko. No ale pracy jest dużo, nie oszukujmy się, na pewno No będzie dużo tak. więcej niż zwykle, oprócz tego, że 500 plus to mamy jeszcze świadczenia rodzinne, No świadczenia z wiadomo, funduszu alimentacyjnego całą i waszą też się zaczyna w dotychczasową tym samym robotę. czasie. To się w No tym czasie właśnie. zaczyna, także to no, nam troszkę więcej tej pracy będzie. My zawsze troszeczkę pracujemy po godzinach. No tak, to się pewnie w
w tej sytuacji tego nie uniknie. Pani Małgorzato, proszę mi jeszcze powiedzieć, no bo tak, to świadczenie na pierwsze dziecko otrzyma wiele rodzin, które po prostu nigdy nie mają do czynienia z miejskim ośrodkiem pomocy społecznej, a tutaj wiadomo, to świadczenie jest przyznawane niezależnie od dochodów. Dobre rady dla kogoś, kto właśnie będzie miał z Państwem teraz pierwszy raz do czynienia. Pierwsza sprawa to elektronicznie wysłać wniosek. Czy to już można składać, czy trzeba czekać na dzień 1 lipca? Trzeba czekać na dzień 1 lipca. Można składać elektronicznie, jeżeli ktoś ma teraz drugie dziecko i już w tej chwili chciałby Już jest otrzymywać w waszym świadczenie. systemie, Tak. tak? Natomiast od 1 lipca składamy elektronicznie. Będziemy składać jeden wniosek, tak? Czyli jeżeli ktoś już ma przyznane świadczenia w tej chwili na dwoje, na jedno dziecko, drugie z kolei, które jest, a nie ma na to pierwsze, 1 lipca złoży wniosek na wszystkie dzieci. Z tym, że na te dzieci, na które są otrzymywane świadczenia, my wyrównamy od 1 października, wypłacimy. Natomiast na to dziecko pierwsze, na które nie było, będziemy już płacić pieniążki od lipca. Z tym, że też nie wiem, czy w lipcu już wypłacimy, tak? Na pewno w październiku ostatecznie wyrównamy za te 3 miesiące Ale wstecz. generalnie pieniądze będą przyznane Od od 1 lipca, chociaż lipca. niekoniecznie w lipcu będą Wypłacone, wypłacone, tak. ale można je sobie już jakoś tak w myślach odkładać, że one są, prawda? Dokładnie tak. My będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, żeby jak najszybciej wypłacić, natomiast nie dla wszystkich, no po prostu nie No damy rady wiadomo, fizycznie, no tak? oczywiście, bo to wiadomo, że to trzeba mieć po prostu te pieniądze na koncie. Czy, nie wiem, uruchamiacie jakiś punkt informacyjny, czy jest jakiś telefon taki kontaktowy do Państwa, gdzie można się tych rzeczy dowiadywać, Tak, gdyby ktoś nie widział naszej rozmowy? telefony ogólnodostępne będą podane na stronie internetowej. Zrobimy też komunikat dla prasy, żeby wszyscy mieli dostęp do tej informacji, od kiedy, w jakiej formie, pod jakim numerem telefonu można informacje uzyskiwać. No to cóż, przygotowujemy się wszyscy, i rodzice, i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do trudnych przejść, ale to co? To przejściowe, ponowne wnioski za rok, tak? Nawet dłużej. Ponowne wnioski będą składane dopiero od 1 lutego 2021 roku. Aha, czyli ten wniosek, który rodzice złożą teraz po 1 lipca, będzie, że tak powiem, będzie miał ważność urzędową do lutego 2020 roku, Do tak? 31 maja 2021 roku. 21 Tak, z nawet. tym, że wnioski będą już mogły być składane na kolejny ten okres od 1 lutego 2021. Czyli po prostu mamy ten okres 3-miesięczny zawsze, żeby wypłacić od 1 czerwca Tak świadczenia, czy inaczej, rozpatrzyć. do lutego 2021 mamy spokój Tak, i zasiłek dokładnie. będzie przyznany. Obiecała nam to wszystko pani Małgorzata Staniewska z działu świadczeń rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Od 1 lipca można składać wnioski o przyznanie świadczenia 500 zł na pierwsze dziecko, a pani Małgorzacie Staniewskiej bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.